Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś specjalne, świąteczne wydanie o tym, co ważnego zdarzyło się w 2023 roku i do jakich dzieł kultury możemy odwołać się, opisując to, co się zdarzyło. Dzisiaj bardzo specjalni goście. Jak zawsze bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów. Z serca wam dziękuję za to, że wspieracie Układ Otwarty. To dzięki wam ten program jest niezależny. Czyńcie to dalej. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim mecenasom, którzy w tym roku mnie wspierali Układ Otwarty. Kto z państwa chciałby zostać, jeśli wasza firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu. I bardzo ważna rzecz. Przypominam, że zbieramy pieniądze na noktowizory i drony noktowizyjne dla Ukraińców, dla żołnierzy walczących. O tym mówiłem w rozmowie z generałem Skrzypczakiem. Link do tej zrzutki znajdziecie państwo pod nagraniem. Wpłacajcie, to bardzo ważne, aby w tej trudnej zimie Ukraińcy mogli lepiej walczyć, lepiej bronić siebie i nas. Tyle zapowiedzi. Łączę się z moimi gośćmi. A kto nimi będzie? A oto mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Łukasz Jasina, Łukasz Adamski, dwóch Łukaszów. Dzień dobry, tak, chłopaki. Łukasz, mamy różne kolory twarzy, co jest bardzo znamienne. Ale poprawimy. Maciejkowicz ostatnio, a ja dzisiaj mam jakieś takie trochę lepsze oświetlenie. Pewnie zresztą do upadku Telewizji Polskiej, w której mamy nasz cykl filmowy, nawiążemy. Natomiast witamy państwa bardzo serdecznie. Igorze, ja tak sobie pomyślałem, że musimy się państwu do czegoś przyznać na samym początku tutaj we trójkę, bo inaczej to tak... Znowu coming out robisz? No, ja też tak myślę, że Jasina, ile tych coming outów można na miesiąc robić, bo ja się tak zastanawiam. Proszę państwa, przyznajmy się, ale to jest uprawnienie Igora, bo to jest jego podcast, ale Igor ma dla państwa pewną informację. Ale to może wy ją sprzedajcie. No ja, okay. Proszę bardzo, panie rzeczniku, proszę. Panowie i panie, na razie będzie trochę chaosu, bo my pierwszy raz nagrywamy w tym kształcie przez program specjalny, ale będziemy, myślę, my z Łukaszem pokazywali się dzięki uprzejmości Igora tutaj częściej, starając się dołożyć Układowi Otwartemu element kulturalny, którego mu brakuje. Oczywiście nie w sensie kultury osobistej, ale w sensie rozmawiania o kulturze, o filmach, o różnych sprawach, a... Nie można mówić o wszystkim bez różnych kontekstów. Świat to nie tylko polityka i świat to nie tylko kultura, a my jakoś spróbujemy państwu to wszystko połączyć. Zwłaszcza, że nawet o tak strasznych wydarzeniach, które w tym roku miały miejsce, jak wojna na Ukrainie, czy zmiany polityczne w Polsce, które chyba są czasami nawet okrutniejsze niż to, co się na Ukrainie dzieje, można mówić na różne sposoby. I my postaramy się do Igora i jego gości dołożyć element potwornego sarkazmu, ironii i odniesienia do kultury. Oczywiście, o ile Igor nie zacznie na nas krzyczeć. Startujemy pewnie w styczniu, jeżeli uda się nam kupić w Mediamarkcie odpowiednio uprzyrządowanie. Adamski, Łukaszu, czy potwierdzasz tę informację? Tak, ja za głową, o tak, tak się przesunę, postawiłem sobie Erika Cartmana, czyli moją kochaną postać. Tak, wiem, trochę podobny jestem, trzeba jednak ćwiczyć na siłowni. Erika Cartmana, czyli moją ukochaną postać, albo może inaczej, może nie tyle ukochaną postać, ile z ukochanego serialu South Park, który mnie ukształtował, wychował i gdzieś tam ulepił mój libertarianizm na tyle, że coraz ciężej mi jest się odnaleźć w tradycyjnych mediach, no ale z drugiej strony mój libertarianizm jest tak wielki, że z konserwatywnym gejem Łukaszem Jasiną stworzymy duet w różnych mediach i jakoś absolutnie nam nie przeszkadzają żadne podziały i możemy... Tak. Wiesz, Łukaszu, przyjacielu, ty pierwszy wiedziałeś, że jestem konserwatywnym gejem i ułożyła się nam ta współpraca już od ponad 5 lat. A my jesteśmy ludźmi lojalnymi. Dziękujemy za to TVP Kulturze i dyrektor Schabowskiej, która nas jako duet wymyśliła lat temu 5, bo nasz duet jest taki, że pamięta same dobre i same złe rzeczy również. W radiu dla ciebie
Potem stworzyliśmy nasz program. Udało się nam przetrwać rzecz najstraszliwszą na świecie, czyli moje rzecznikowanie. Udało się nam przetrwać mnie jako sługę narodu i udało się nam trwać dalej i zobaczymy, Igorze, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem jakoś tak dziwnie, chcę się przyznać, to jest kolejny coming out, który dzisiaj będzie pewnie jeszcze więcej, optymistycznie nastawiony do tego wszystkiego. Tak, tak, bo to też nie jest tak, że bo my z Igorem tutaj umówiliśmy się, że na układzie właśnie otwartym, żebym tylko nie powiedział układ zamknięty, bo był taki film Bugajskiego. Ten film mnie zainspirował do wymyślenia tej nazwy. To pięknie, widzisz, jak się pięknie składa. Natomiast my wymyśliliśmy tutaj z Igorem, Igor nas zaprosił na ten podcast, jeszcze zanim też były różne perturbacje w TVP, więc to nie jest tak, że my przewidujemy, że w TVP Kultura Czwarta klub filmowy czy wieczór kinomana zostanie zrzucony. Mamy nadzieję, że nie, bo chyba kino to jest coś ponad podziałami, a my przecież w TVP Kultura zapowiadaliśmy najróżniejsze filmy i to filmy naprawdę nie żadne ideologiczne, tylko wielkie kino hollywoodzkie, wielkie kino polskie. A tutaj chcemy rozmawiać o czymś, o czym nie pasuje nam rozmawiać w mediach publicznych, nawet nie do końca nam pasowało czy w RDC, czy w Radiu Olsztyn, gdzie też mieliśmy audycję jako duet Lucky Luke, bo tutaj chcemy bez absolutnej politycznej poprawności, w taki amerykański sposób, dlatego ta moja manifestacja South Parkowa jest za plecami, rozmawiać, ale nie tylko o kinie, ale o kinie i o polityce, tak, o kinie i o ideologiach, o kinie i wszystko w kontekście kina, ale jednak w taki sposób amerykański. Dobra wiadomość jest taka, że w tych programach dwóch Łukaszów dziwnych ja nie będę przeszkadzał. Ale dzisiaj mnie nie będzie w tych programach, będą tylko oni, proszę państwa, więc cieszcie się. Nie będę przerywał, co mi często zarzucacie, ale jeszcze dzisiaj... Mnie? Tak, ale dzisiaj jeszcze trochę tak. Słuchajcie, do rzeczy przechodzimy. Zapowiedź była, w styczniu ruszamy. Bardzo serdecznie, chłopaki, was witam i bardzo się cieszę. Jak widzicie państwo, układ jest otwarty do tego stopnia, dwóch tak różnych, tak dwie tak różne osobowości o bardzo różnych poglądach, jak Łukasz A i Łukasz J są w układzie otwartym i będą, i tak będzie. Nie ma tu żadnej cenzury, mówcie co chcecie. Umówiliśmy się, że teraz porozmawiamy o 2023 roku. W kontekście i porównamy to, co się działo i to, co się dzieje, czy odwołamy się, mówiąc o tych wydarzeniach, do jakichś dzieł kultury, które są wam bliskie albo wam przychodzą do głowy. Co was najbardziej poruszyło w tym roku? No myślę, że w tym roku poruszyły nas, ja tu będę samozwańczy jako druga litera jednak w alfabecie po A, poruszyło nas w tym roku prawie wszystko i ciężko jest znaleźć takie jedno wydarzenie, które by nas poruszało szczególnie, tak jak w roku 2022 była jednak nasza współczesna wersja czasu apokalipsy i wojna na Ukrainie. Mamy tych wydarzeń coraz więcej. Świat bardzo przyspieszał. Nie udało się nam jednak w Polsce uciec od wydarzeń krajowych, wydarzeń, które my czasami z Łukaszem próbowaliśmy jakoś obejść. Ja z powodu rzecznikowania, a on z powodu swojego zainteresowania Stanami Zjednoczonymi. Ogromny przełom w Polsce, który jak na razie przypomina slapstickowe amerykańskie komedie z lat 20., czy też próbę nawiązania do nich w filmach Petera Bogdanowicza, a nie wielkie, poważne filmy. To jest rzecz, która na razie będzie decydowała o naszym państwie i chyba rok 2023 zostawi nas głównie z tym wspomnieniem. Ja wiesz, od dawna, wiecie, od dawna też mam takie wrażenie, że politycy w Polsce za bardzo się zapatrzyli na Franka Underwooda z House of Cards i myślą, że tak się robi cyniczną politykę w Waszyngtonie. Trochę tak się robi, tak? Ale nie do końca. Też nie zapominajmy, że House of Cards jest ciekawe. Kilka odcinków Agnieszka Holland reżyserowała. Ja kiedyś z panią Agnieszką miałem okazję porozmawiać o Kevinie Spacey i właśnie o tym House of Cards. To jest też coś takiego, że ta popkultura tak bardzo kształtuje współczesną politykę, ta popkultura tak bardzo kształtuje nie tylko nasze patrzenie na tą politykę, ale też zachowanie polityków, że oni zaczynają właśnie naśladować postacie z kina i to wszystko się zlepiło. Dobrze, że my ten podcast zaczynamy w roku, w którym jest wielkie prawdopodobieństwo, coraz większe, że Donald Trump ponownie w Waszyngtonie obejmie stery władzy.
Czy zaczynamy jeszcze, ten program nagrywamy jeszcze w starym ale roku. Ale nasz będzie już w roku 2024. Tak, ale mówimy, mówimy o tym podcaście, który ale tutaj się pojawi. Ale ty się cieszysz z tego? Nie. Jako komentator pewnie tak, będziecie mieli dużo ale wiecie co, mięsa. Panowie, nikt z nas, to jest, i to kolejny dzień coming outów, nikt z nas, bez względu na to, jakie ma poglądy i w którym momencie te poglądy miał, nie cieszy się z wyboru Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak jak moim zdaniem nie cieszą się w Polsce nawet ci, którzy nie znoszą demokratów, bo w wypadku Donalda Trumpa podstawowym problemem nie są żywione przez niego poglądy lub też brak tych poglądów w wielu kwestiach, ale sposób realizowania przez niego polityki, który jest idealnym połączeniem rzeczywiście popkultury. Donald Trump jest pierwszym tak popkulturowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo o ile jego niektórzy poprzednicy stawali się elementami popkultury za życia lub po śmierci, jak Reagan czy JFK chociażby, o tyle nikt tak naprawdę nie zdobył stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych jako osoba popkulturowa dzięki temu i potem realizował przez 4 lata politykę w ten sposób. I bardzo istotne jest to, że jako osoba, która weszła do tego Białego Domu wprost z telewizji, bo Ronald Reagan oczywiście był aktorem, był gwiazdą kina klasy B trochę w latach 50. westernów, tak, ale to był solidny, dobry amerykański aktor, który później przeszedł przez stanowisko gubernatora Kalifornii, no był prominentnym jednak politykiem Partii Republikańskiej. Nawet Jesse Ventura, który grał czy w Predatorze z Arnoldem Schwarzeneggerem, tak, grał w innych filmach, ale no później też gdzieś przechodził przez różne stanowiska. Sam Schwarzenegger, Łukaszu, pamiętaj o tym. Tak, sam Schwarzenegger oczywiście. Natomiast Donald Trump wszedł bezpośrednio z telewizji, z programu Apprentice. I wiecie, ja jestem związany ze Stanami Zjednoczonymi, to ja mam amerykańskie liceum skończone, tam w Stanach trochę mieszkałem, cały czas emocjonalnie jestem związany też z tym krajem i bywam tam dosyć często, bywałem. I kiedy oglądałem Donalda Trumpa, akurat moi przyjaciele tacy bardzo mocni trumpiści, niestety się z nimi, nawet ja się z nimi pokłóciłem przy Ukrainie, bo to też pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, natomiast ja oglądałem u nich tego Donalda Trumpa, to co on potrafił robić na scenie i to były najwyższego lotu stand-upy, to znaczy ten gość jest naprawdę człowiekiem z samego jądra show biznesu i to nie jest właśnie tak, że on udaje kogoś, nie, to jest naprawdę rasowy stand-uper, rasowy komik pod wieloma względami. Kto był lepszym komikiem, Zełenski czy Trump? Trump. Ja nawiążę też troszeczkę do naszego podcastu wspólnego, Igorze. Zełenski jest bardzo wybitnym komikiem, wnoszącym on i jego ludzie pewne cechy amerykańskiego stand-upu też do ukraińskiego kabaretu, bardzo profesjonalnym, ale jednak Trump to jest, jakby to użyć tak trochę popularnych stwierdzeń, 30 kilka lat kariery, prawie 40, to taka stand-uperka, która się zaczęła równolegle z jego ogromną rolą w biznesie. Pamiętajmy, że tak jak do dzisiaj popkulturę kształtują lata 80., które stały się okresem przełomowym dla bardzo wielu rzeczy, w muzyce popularnej, w niektórych rzeczach filmowych, tak Donald Trump jest niesamowitym dzieckiem lat 80., które trwa mimo ogromnych zmian i doczekał się takiego momentu, kiedy my do tych lat 80. nie tylko w modzie, ale też i w sposobie zachowania wracamy, ale i Zełenski w czasie swojej kampanii wyborczej i potem, kiedy został prezydentem wojującej Ukrainy, i Trump to są także ludzie, którzy doskonale odnaleźli się w nowoczesnym świecie mediów społecznościowych. I co by nie robić, odnaleźli się w nim nie dlatego, że musieli, tak jak bardzo wielu tych polityków, również Polski, o których wspominał Łukasz, ale dlatego, że po prostu mają do tego wielki, samorodny talent połączony z wielką pracowitością. Bo Donald Trump stwarza ten mit siebie jako geniusza, który sam wszystko osiąga, dlatego że jest genialny, ale Donald Trump to jest człowiek ciężkiej pracy, o czym się bardzo często nie pamięta. Tak, tak. I człowiek, znaczy to też Donald Trump dlatego przejął ten elektorat, jak to brzydko się mówi, white trashów, tak? Na Netflix kilka lat temu taki film nam dał, oparty na książce J.D. Vance'a, który był, tak, elegia dla bidoków, tak? Który wówczas J.D. Vance był wielkim krytykiem Trumpa, natomiast dzisiaj jest jednym z największych propagandystów trumpizmu i on właśnie opisał ten elektorat white trashów, białych śmieci, tak? Tak brzydko mówiąc, tego odrzuconego elektoratu białych Amerykanów z pasa rdzy, którzy kiedyś głosowali na demokratów, bo byli bardziej
szukali polityków bardziej socjalnych. I nagle przyszedł Donald Trump i im powiedział, nie, globalizacja nie jest dobra, nie, przenoszenie biznesu do Meksyku nie jest dobre i ja się wami zaopiekuję. Ale dlaczego? Dlaczego multimilioner czy miliarder, no nic, nikt nie wie. Znaczy Donald przepraszam, ja się wycofuję z tego, bo Donald Trump pozywa wszystkich, którzy mówią, że on nie jest miliarderem, a tylko milionerem, więc ja tutaj ten... Natomiast... A Igora podcast jest dobry, więc może zauważyć to ktoś ze sztabu tak, Trumpa. Tak, ale dlaczego Donald Trump, facet, który jest z Manhattanu, jest miliarderem, tak? Dlaczego on potrafił, dlaczego on trafił do tych ludzi? Dlaczego on trafił do dusz tych ludzi? Cały czas elity... Przyjacielu, to i w Polsce tak mamy. Przypominam ci, że liderem walki prostych ludzi o godność stał się inteligent z Żoliborza, który nie mieszkał nigdy poza Warszawą, a symbolem zdradzieckich liberalnych elit stał się Donald Tusk, który jest chłopakiem z podwórka w Gdańsku. W Sopocie dokładnie. Więc to też i u nas tak bardzo podobnie. Tak, to prawda, tylko że w Stanach jednak ten podział taki klasowy jest troszeczkę bardziej zdefiniowany niż w Polsce. Jednak ten człowiek potrafił mówić do tych ludzi. Dlaczego? Bo on zawsze grał kogoś takiego. Zobaczcie, jak on brał udział w reklamach, w latach 80., o których tutaj Łukasz Jesina mówi. On brał udział w jakich reklamach? Pizza Hut, McDonald's, tak? Fast foody, które jedzą najbiedniejsza warstwa społeczna, je właśnie te rzeczy. I on też to je. I on naprawdę to je. Jak jeździł po całym świecie, nawet w Korei chyba jak był, no to zażądał sobie, znaczy jak on je steka, zawsze je steka samego, to on musi mieć ketchup do tego steka. Słuchajcie, dostaje najlepszą wołowinę argentyńską i on musi mieć ketchup do tej wołowiny, tak? To jest facet po prostu z ludu. I pod tym względem ten człowiek dlatego cały czas jest w grze i on cały czas będzie w tej grze i dlatego na naszym podcaście też będziemy o tym mówić, jakie filmy mogły doprowadzić do tego, że Amerykanie są wciąż zakochani w Donaldzie Trumpie, bo dobra. Słuchajcie, bo się wyprztykacie i nie będziecie mieć o czym w przyszłym roku rozmawiać. Trumpa dopiero wybiorą albo nie, albo wsadzą do więzienia w przyszłym roku. Mamy rozmawiać o 2023. Nie spełniacie obietnicy wyborczej, więc wzywam was do cofnięcia się do 2023 roku. Możemy zacząć od tego, o czym już wspomniałeś trochę, Łukaszu. No właśnie, jak ja mówię, Łukaszu. Jak mówię Łukaszu, to do kogo mówię? Mów do nas A i mów do nas J. O. Dobra. Jasina wspomniał o tej slapstickowej komedii z ostatnich dni, czyli z jednej strony okupacja telewizji Polskiej Agencji Prasowej, z drugiej strony przejęcie, tak jakbyśmy byli gdzieś na wojnie, nadawanie jakiegoś programu informacyjnego takiego z jednego... Widzicie. Musisz powtórzyć, bo coś nam przerwało chyba u ciebie. I tak będzie, proszę państwa, czasami się zdarzało, bo my nie oszukujemy. Jesteśmy nie, internet, obok. No, poczekajcie, także... powtórzcie jeszcze raz, bo przestało być słychać, nie wiem co. Po moim pytaniu jeszcze raz, dobra, ja sobie zaznaczę, żeby to poprawić. Proszę państwa, i to wszystko musi zostać, bo właśnie przed chwilą zobaczyli państwo taką sytuację, w której jeden z nas drugich nie słyszał. I to tak, jest taki tak. Kolejny dowód na to, że nie jesteśmy jak w filmie o tym, że rzekomo Stanley Kubrick nakręcił studiu lądowanie na Księżycu, tylko naprawdę jesteśmy w naszych domach i łączymy się ze sobą. Tak, Igorze, bo my od twojego ostatniego pytania nie słyszeliśmy, poprosiliśmy tak cię jest. O powtórzenie i ty później poprosiłeś nas o powtórzenie naprawdę? Odpowiedzi. Naprawdę? Tak, I broń Boże, tego nie wycinaj. Broń Boże, tego nie dobrze, wycinaj. Dobrze, tego nic nie wycinamy. Dobrze, to zostaje. Bardzo naprawdę, nie słyszeliście nic? Nie, tak, pytałem was o... Ostatniego zdania nie słyszeliśmy. Tak pytałem was o to, jak odbieracie to, co się tą, nie wiem, ten komediodramat, który dział się na Woronicza, potem w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, gdzie dwóch prezesów śpi w różnych pokojach, a wchodzi do tego prezes Kaczyński, do tej siedziby. To jest takie pytanie, które oczywiście na głęboką minę nas stawia jako ludzi, którzy mają program w TVP Kultura cały czas. I staramy się robić ten program rzetelnie, uczciwie cały czas i nie jesteśmy tymi, którzy nie chcą tego programu robić dalej, tak? To znaczy, jeżeli nam zaproponują kontynuację czwartkowego klubu filmowego i Wieczoru Kinomana, to będziemy chcieli go robić. Więc wiesz co, ja chyba tutaj zrobię taki unik. Ja jestem zażenowany tą sytuacją, bo ja w ogóle jestem zażenowany tym, w jaki sposób politycy i w jaki sposób dziennikarze traktują wolność słowa i tą hipokryzją, i tą obłudą tych, którzy przebierają się w szaty obrońców wolności słowa, a którzy ją też niszczyli. Ale tak jak mówię, ja po prostu nie chcę... A ja zagram bardziej Katona. Igorze, jesteś bądź tutaj... dyplomatą.
Tak, najbardziej doświadczonym dziennikarzem, byłeś też osobą bardzo ważną w PAP-ie swego czasu. Dużo przeżyłeś i mnie najbardziej martwi, że jeżeli mamy w Polsce jakąś linearność i równie pochyło, to jest to rzeczywiście kwestia związana ze środkami masowego przekazu, bo zawsze, kiedy sobie już powiemy, że nie może być gorzej, jest gorzej za jakiś czas. I mój unik będzie polegał na tym, że ja zaczynam się martwić, że jeszcze kilka takich zmian w środkach masowego przekazu i kilka takich przełomów, to naprawdę nie będziemy mieli gdzie i czego zbierać i zostanie w naszej ojczyźnie kamień na kamieniu. I mówiąc ale, jest jeszcze, taki... ale jest waszym zdaniem jeszcze co zbierać? Tam jest cokolwiek? Zawsze jest co zbierać. Zawsze są ludzie, którzy będą chcieli do tych mediów przyjść. Jak widać, jednych zwalniają, drugich przyjmują, prawda? Mamy takiego podcastera twojego znajomego Mateusza Lachowskiego, wczoraj Gwiazdę Nowych Wiadomości. Więc różnie będzie, zawsze jest co zbierać. Polacy się pozbierali po 45 roku, dlaczego mieliby się teraz nie zbierać? Skoro jesteśmy pięknym, wspaniałym krajem. O telewizji publicznej, ja mówię o telewizji publicznej. Telewizja publiczna ma oczywiście różne wymiary. No my jesteśmy w tym TVP Kultura. Ja w tym roku razem z Łukaszem zrobiliśmy na festiwalu filmowym w Gdyni Czerwony Dywan z Kasią Sanocką. Jeszcze ja rozmowy robiliśmy w studiu na festiwalu filmowym w Gdyni. Ja zrobiłem Camera Image w tym roku. Na Camera Image byliśmy jedynym studiem, tak? Jedynym studiem, które codziennie rozmawiało z największymi gwiazdami. No ja w tym roku rozmawiałem z Adamem Driverem, z Seanem Pennem, z Williamem Defoe. Ale słuchajcie, o co chodzi? Słuchajcie, ej. Mi czasami zarzucają, że za bardzo się reklamuję, ale chłopaki, przebijacie mnie. Nie, po to nas zaprosiłeś. Ale nie. Dajcie mi dokończyć tylko, bo dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że też dyrektor festiwalu Camera Image, Marek Żydowicz, on na scenie mówił o tym, że TVP Kultura i mówił to przed... ludźmi z Hollywood, tak, że TVP Kultura jest stacją, która jako jedna z niewielu w Europie, czy niewielu na świecie w ogóle, codziennie robi transmisję i to na żywo, takiego festiwalu dla operatorów filmowych. Więc są naprawdę różne twarze TVP, również w percepcji ludzi, którzy nie są ludźmi sprawiedliwymi. Tu ja wejdę, przyjacielu. TVP Kultura transmituje festiwale muzyki barokowej, spektakle teatralne, TVP Historia pokazuje historię. Stworzyliśmy dobijający się dopiero profesjonalizmu, ale anglojęzyczny kanał, który jest oglądany na Ukrainie, TVP World, i jego zamknięto. Mamy TVP Wilno. Masa innych rzeczy poza TVP Info się działa, a ci, którzy krytykują telewizję, bardzo często o tym po prostu nie wiedzą. My z czystej uczciwości musimy to powiedzieć. A może dlatego, że nikt nie ogląda? Ludzie oglądają, ogromna ilość ludzi ogląda TVP, tylko być może niekoniecznie są to twoi znajomi. Pamiętaj, Warszawka tego nie ogląda. Dobra, a albo się nie przyznaje. Mieliście zadanie domowe, że mieliście odwoływać się, wymyślić do jakich nam dałeś to zadanie. Filmów czy innych dzieł sztuki, kultury. Znaczy, możecie się odwołać, opisując to, co się dzieje. Ta historia, okupowanie telewizji przez polityków, ta okupacja rotacyjna, wychodzą innymi drzwiami, wchodzą jacyś tam policjanci, dziennikarze, przejmowanie jednego pokoju, nadawanie. Coś wam to nie przypomina? Jakiś... No mi to przypomina serial The Office. Naprawdę, mi to mokumentary, slapstick przypomina, mi to nawet South Park w niektórych momentach przypomina, tylko że on jest zabawniejszy. Można być tylko i wyłącznie zażenowanym, patrząc na to, co się dzieje. Natomiast cały ten rok jest straszno śmieszny, bo w ogóle to, że... Słuchajcie, idealnie podsumowuję jedna rzecz, to, co się stało w TVP w ostatnim tygodniu. Patrzę na któryś, chyba gazeta.pl, tak, czy któryś z tych portali, wrzuca zdjęcie rapera Tedego. To jest ikona polskiego rapu, Jacek Graniecki. Tede, pozdrawiam cię, Jacku. I on stoi pod telewizją i robi streaming na żywo tego, jak TVP jest odbijane, i wchodzi były minister Schreiber, tak? Nie pomyliłem nazwiska. I Tedy do niego krzyczy, panie ministrze, czy będzie pan kibicował żonie na Fame MMA? Bo żona Schreibera będzie walczyła teraz w tych freak fightach, ma walczyć, tak?
Sebastianie Fabiański, też się pozdrawiam, przyjaźnimy się. On też walczył w Free Fightach. Fabiański zresztą, proszę państwa, zagra księdza Brzuskę w filmie o powstaniu styczniowym. Będziemy mówić o tym filmie w przyszłym roku. Tak? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak to się razem wyłączy. Tak, Seba Fabiański gra księdza Brzuskę w filmie o powstaniu, a też we Free Fightach bierze udział. Żona ministra bierze udział we Free Fightach. Tede. Jeden z najważniejszych reperów robi streaming przejęcia telewizji i krzyczy do ministra, czy będzie pan kibicował żonie. No to opisuje chyba, czym jest Polska 2023. I to opisuje no, chyba jeszcze jedną rzecz, panowie i drodzy słuchacze i słuchaczki, bo my w Oraz Polsce... widzowie i Wicki? Tak, Wicki. Może być. Słuchajcie, to pokazuje nam, że żyjemy w takiej pięknej, sympatycznej sytuacji, że to wszystko czeka na swojego Andrzeja Wajdę. Bo raczej Rakuchowa Zarudzkiego. Wielkiej subtelności to wszystko nie ma, ale czeka na filmowca, który nam opowie... A nie raczej na Wargę? Warga też chyba walczy w tych Free Fightach. Wardęga walczył. Igorowi chyba się zbił Wardęga z Wegą, wiesz? Wega, oczywiście, nie Warga. Zostawiamy, bo to jest... Nie, Patryk, Warga pisał książki o Węgrze. Nie, Patryk akurat nie tylko na polityce nie zna, on zrobił film Polityka i on się nie zna na polityce. Wiecie, i tutaj nawiązujemy do filmu, bo my z Łukaszem jednak stosujemy metodę skojarzeń prustowskich w trakcie programu. Jest coś takiego, że nie jest przypadkiem to, że przy wszystkich wadach filmu Polityka Patryka Wegi sprzed kilku lat ciągle pozostaje on jednym z najlepszych filmów o tej epoce, która nam się właśnie kończy, bo my chyba tylko takimi środkami jesteśmy w stanie opisać to, co się w Polsce dzieje. To nie jest materiał na poważne, epickie kino, ale na coś takiego. No Robert Górski wraca z Uchem Prezesa i ma być film pełnometrażowy w przyszłym roku. Natomiast jaka jeszcze produkcja by opisywała? Jest taki serial na HBO Max, też go bardzo polecam. Spiskowiec z sąsiedztwa. The Insurrectionist Next Door. Co jest ciekawe, w Amerykanie bardzo w negatywny sposób odbierają słowo insurrekcja, w przeciwieństwie do nas. Jest taki film właśnie... Mieli kapitol. No właśnie o tym jest ten film. Spiskowiec z sąsiedztwa jest filmem o ataku na kapitol, zrobiony przez córkę Nancy Pelosi. Ona jest reżyserką, ale co ona zdecydowała się zrobić? I teraz to jest... Też zauważcie, że w Polsce to jest chyba niemożliwe przy tym podziale, jaki mamy, w tym okropnym podziale prymitywnym, barbarzyńskim, plemiennym. Ona poszła z kamerą do ludzi, którzy zostali skazani za 6 stycznia na najróżniejsze kary. Ktoś na sprzątanie ulic, ktoś na więzienie, tak? Ona poszła do tych ludzi. Obraz, jaki ona pokazuje wyborców Donalda Trumpa, powinni obejrzeć wszyscy pisowcy w Polsce, tak? Żeby zrozumieli, jaki jest elektorat Trumpa, że to nie jest tylko elektorat ten sam, który kiedyś miał Reagan czy nawet Bush, chociaż to był neokonserwatywny elektorat. Słuchajcie, tam są tak. I to Jasina tutaj, konserwatywny gej, ale to naprawdę oni to dopiero są ze środowisk LGBT odjechani zupełnie. To znaczy to są ludzie, którzy są libertarianami ze środowisk LGBT, a jednocześnie wierzą w teorie QAnona spiskowe. Tam jest jakiś facet skazany, który w ogóle ma męża, tak? Znaczy ma związek małżeński, a który jednocześnie jest za Trumpem bardzo mocno, choć jest libertarianinem jak Clint Eastwood, zwolennik aborcji, tak? Natomiast jest za Trumpem, tak? Bo najróżniejsi ludzie. I to pokazuje, jak zmienia się świat, w jakim postmodernizmie my jednak żyjemy dzisiaj. Wiesz co, Łukaszu i Igorku, jest coś takiego, że to dociera powoli do Polski, bo cała ogromna część społeczeństwa absolutnie nie jest zaangażowana w ten konflikt, o którym słyszymy w mediach publicznych i niepublicznych, tylko żyje w zupełnie innych światach, w mediach społecznościowych. I ja też coraz częściej spotykam się w ciągu ostatnich kilku lat jako obiekt hejtu ludzi z prawa, z lewa, bo Jasiny się nienawidzi wszędzie, ale i kocha czasami wszędzie, z ludźmi, którzy... są trochę tacy, jak ci, o których opowiada ten film. To znaczy, mamy ogromną ilość prawicowych gejów, którzy popierali Kaczyńskiego. Mamy nienawidzących, liberalnych, porządnych Polaków z dobrych domów, którzy najchętniej wykopaliby Ukraińców, bo im zabierają pracę. Więc te rzeczy, które według Gazety Wyborczej i wysokich obcasów są takie bardzo jasno narysowane w naszej rzeczywistości, czy według braci Karnowskich, naszych znajomych, to jednak nie są już takie bardzo jasne. I Polska pod tym względem też się do takiego czegoś zbliża. Niektórzy porównują z Kapitolem to, co się wydarza w telewizji polskiej czy w papie. Ja myślę, że jednak to tak nie wygląda. My nie mamy takiego pospolitego ruszenia po obydwu stronach frików, poza pospolitym ruszeniem internetowym. Ale wiecie, nasz kraj jest coraz bardziej progresywny, idzie do przodu, robi się coraz nowocześniejszy. Cholera wie,
co będzie się działo przy kolejnych tego typu odbiciach i kolejnych zmianach. Więc może warto, żeby nasi politycy poszli do głowy i trochę spasowali, nim nasz naród weźmie to wszystko w swoje ręce. No i też zauważcie, że wielu histeryków mówiło, no właśnie jak tutaj PiS straci władzę, to zrobią to, co na Kapitolu, a tu się okazuje, że ten szturm z drugiej strony przyszedł tych, którzy władzę uzyskali, tak? To też pokazuje, no, tedę pod Nawronicza po prostu. To ciekawe, nie to Kuwiański z tego czasu w Rada Najwyższa zrobiła pucz przeciwko prezydentowi w Rosji, a powinno być zupełnie inaczej. Jesteśmy krajem o bardzo ciekawej kulturze popularnej, która się dopiero buduje. Bardziej już jesteśmy wiązani z Zachodem, z filmami, o których mówił Łukasz, niż kiedyś. To już nie jest polska kultura lat 90. Mamy całe ogromne pokolenie wychowane między innymi na South Parku, na Family Guy'u, na masie różnych rzeczy. Ten humor już jest ostry, tylko musimy być w końcu odważni, żeby to robić. Pamiętajmy, że polscy filmowcy to nie jest klasa ludzi, która była premiowana odwagą, bo jednak pieniądze zawsze przychodziły od państwa lub od innej formy mecenatu. Teraz po raz pierwszy mamy zróżnicowany mecenat, mm-hmm. a co za tym idzie, można w końcu przyatakować wszystkich, jak się dobrze chce. Tak. Ale porównanie mm-hmm. szturmu na TVP do szturmu na Kapitol, bardzo zabawne, bardzo ciekawe. Nie, ale słuchajcie, to też właśnie o tym, zobaczcie, już jaki styczeń nam się szykuje na tym naszym tutaj podcaście. Ale jaki film? Dobra, to, ten mm-hmm. film to raczej powinien napisać, zrobić Wega, czy ktoś na miarę Wajdy, czy Agnieszka Holland? Agnieszka Holland jest zaangażowana, nie wiem, co będzie pojedynczo. Pani Agnieszka nie zrobi dobrego filmu o ostatnich 8 latach, chociaż na pewno robi bardzo dobre filmy i pozdrawiamy panią Agnieszkę, którą niezwykle szanuję. Ja myślę, że to jest, że ostatnio narodziła nam się taka klasa filmowców, tych młodych, którzy właśnie językiem popkultury amerykańskiej potrafią opowiadać też o polskiej historii, współczesności czy nie. Serial The Office, i tu pozdrawiamy naszego przyjaciela Michała Oleszczyka, który w Kanale Plus jest, ma opiekę literacką nad tym serialem. To jest coś, dlaczego znakomitego? Znaczy, było bardzo trudne, żeby zrobić taki serial, bo pierwszy go zrobił Ricky Gervais w BBC, jeszcze później Amerykanie go zrobili. Natomiast w Polsce udało się pewne kwestie polskości tam przenieść. To samo jest z serialem 1670, o którym wszyscy teraz mówią, serial na Netflixie. Nie zgadzamy się. No dobra, to powiedzcie, bo ja nie widziałem tego filmu, warto nie, to oglądać, czy nie? Będziemy się pewnie o to kłócić. Nie mówcie razem. Dobra. Znaczy ja uważam, że tak, że warto o tym mówić, warto też to oglądać. Tak, będziemy się kłócić na tym podcaście. Natomiast tylko dokończę jedną myśl. Film KOS, który się pojawi w styczniu na ekranach i który będziemy omawiać z Jasiną tutaj, to jest już przykład tego, że polscy młodzi filmowcy patrzą językiem amerykańskim i językiem popkultury. Dlaczego? Bo KOS jest filmem o Kościuszce, który przyjeżdża ze swoim przyjacielem, wyzwolonym niewolnikiem ze Stanów Zjednoczonych, robi tutaj rewolucję z chłopami, ale chłopi są zestawieni z amerykańskimi niewolnikami. Tak? I to jest ta teza lewicowa, że pańszczyzna była dokładnie tym samym, czym było niewolnictwo. No tak, ale oni twierdzą, że było dokładnie tym samym, czym niewolnictwo w Stanach. I teraz z takiej perspektywy patrzą. Dlaczego? Bo też są wychowani przez filmy o niewolnictwie. Nawet nie przez historię polską, tylko przez filmy amerykańskie o niewolnictwie i z tej perspektywy na to patrzą. I z 1670 podobnie, to jest amerykańska perspektywa, amerykańskie spojrzenie, ale to nie jest cyniczne i wyrachowane. Ci ludzie po prostu tak patrzą, bo są wychowani przez popkulturę anglosaską, a nie polską już. Ci ludzie nie czytali już żadnego Potopu, nie czytali Ogniem i Mieczem. Mamy pierwsze pokolenie, które nie chowało się na trylogii Sienkiewicza. I to pokolenie wchodzi właśnie, jako dojrzali artyści, do polskiego kina. To w porównaniu z nim, to ja z Adamskim jesteśmy dziadersami, drogi przyjacielu Igorze. Więc i ci ludzie, i to będzie tak opisywane, i tak będzie opisane 8 lat rządów Polski PiS i prawdopodobnie także kolejne 4 lata nowej demokracji Szymona Hołowni, PSL-u i Platformy zostanie opisane w ten sposób. Biada polityków, którzy tego nie zrozumieją, bo niektórzy z nich to rozumieją. Szymon Hołownia jest tutaj jednym z niewielu przykładów jako człowiek mediów, ale też jeszcze ciągle tych starych mediów, który trochę to zaczyna rozumieć. Są politycy w PiS-ie, którzy to rozumieją. Przemysław Czarnek znakomicie rozumie swoją popkulturową rolę złego dla jednej ze stron, ale
te zmiany, które teraz dochodzą, i tu wracamy, Igorze, do skojarzeń ważnych wydarzeń, które mają miejsce, pokazują, że ciągle większość polskich polityków nie rozumie tego, że zmieniło się również postrzeganie rzeczywistości politycznej i ich samych, bo nawet myślenie o sobie w kategoriach Franka Underwooda jest są 2013-2014. Mamy kolejne zmiany, które tak z siłą wodospadu zmieniają nam rzeczywistość co kilka miesięcy. Donald Tusk miał takie momenty, że wyczuwał media społecznościowe i te zmiany, ale nie mamy ciągle takich polityków, którzy to rozumieją, bo nawet Konfederacja, której zarzucano pozytywnie i negatywnie, że sobie w tym świecie się odnajduje, okazuje się znowu czymś trochę dziaderskim. No tak, nie, ale słuchajcie, ale media społecznościowe naprawdę nie jest to, nie jest tym, czego polska polityka i polskie życie publiczne potrzebuje. Słuchajcie, musicie się nauczyć jednego. Tutaj w takim programie, jak jesteśmy w różnych miejscach, nie możemy sobie mówić w trakcie, bo nie słychać. Nie. Mówię to do kolegi Jasiny. Więc uważam, że media społecznościowe jest czymś, co niszczy bardzo polską politykę i czego najmniej potrzebujemy. Jeżeli kogoś... Nie szukajmy, znaczy nie chwalmy tych polityków za to, że po prostu świetnie sobie radzą na TikToku czy czymś innym, jakimś innym komunikatorze, bo to jest raczej niszczące niż potrzebne. Owszem, to pomaga w zdobywaniu popularności. Dobra, zostawmy może ojczyznę naszą na chwilę i porozmawiajmy o tym, co było tak naprawdę najważniej, znaczy co dla nas ciągle jest bardzo ważne. Kolega Jasina raz służy temu narodowi, a raz go zwalcza, i za co potem ponosi ciężkie konsekwencje, ale zna ten kraj dobrze, Ukrainę, i tego się nie wymarzy, tego gestu. Powiedzcie, jak wy patrzycie na to, co się dzieje i do czego byście się odwołali? Bo powiedzieliście, że czas apokalipsy to był może 2022, a mi się wydaje, że właśnie to jest teraz, że teraz jest ten czas apokalipsy. Teraz to jest ta podróż, bo ta wojna, to sam wybuch, był poprzedni rok był dużo bardziej optymistyczny. Teraz to jest takie podróż do jądra ciemności. Zależy gdzie, przyjacielu, bo pamiętaj, że masz przed sobą człowieka, który nigdy nie był optymistyczny, jeżeli chodzi o tę wojnę, i nigdy nie ulegałem przepięknie realizowanej ukraińskiej propagandzie, którą wspieram sercem, ale jednak wiemy, że jest propagandą mówiącej o tym, że Rosję można szybko pokonać. Rosja jest krajem długoterminowym, krajem, który sobie doskonale radzi z długoterminowymi wojnami, bo kompletnie nie obchodzą go koszty. Ale może rzeczywiście masz rację, bo czas apokalipsy jest... Francisa Forda Coppoli jest filmem o końcówce wojny, kiedy ta wojna ulega już jakiemuś wypaczeniu, zagubieniu. Ale tutaj skojarzenia musimy mieć bardzo ostrożne, bo od razu ktoś sobie tutaj może pomyśleć, ile pułkownika Kurca jest w Wołodymyrze Zeleńskim, który jest w tej chwili prezydentem oskarżonym. Nie, ja nie o tym myślałem. Ale wiesz, ale to skojarzenia różne się budzą. Mamy taki okres, kiedy ta wojna po pierwsze nas do siebie przyzwyczaiła, po drugie coraz mniej wiemy na temat tego, jak ona się zakończy. Po trzecie, ten entuzjazm nawet na samej Ukrainie jest już bardzo kontrowersyjny, ale wojna ciągle trwa. Jest pierwszą wojną, która stała się wojną tak mocno popkulturową, obecną w nowych mediach. Tak jak kiedyś Wietnam był takim przełomem, jeżeli chodzi o obecność wojny w środkach masowego przekazu. Ale jeżeli chodzi o skojarzenia filmowe, to tutaj z powodów politycznych ja oddam to Łukaszowi, gdyż ja jestem bardzo ostrożny i uważam, że filmy o tej wojnie dopiero powstaną. Nie, filmy o tej wojnie oczywiście... Łukasz Jasina słynie z ostrożnych wypowiedzi na temat Ukrainy. Legendą. Tak. No, musimy mieć jakiś znak rozpoznawczy, prawda, na tym podcaście. Ja odniosłem takie wrażenie... Tak. Ja odniosłem takie wrażenie właśnie oglądając Superpower, czyli ten dokument Shona Penna, z którym później miałem tą przyjemność zrobić wywiad właśnie o tym dokumencie. Zresztą pytałem go samego Zełenskiego, w jaki sposób on patrzy na Zełenskiego, spotykając się z nim i przed wojną, i w trakcie wojny. On przekazał przecież Zełenskiemu swojego Oscara. Sean Penn jest bardzo kontrowersyjną postacią, która czasami wyjątkowe głupoty mówił i naprawdę jego wycieczki do Castro czy do Chaveza. Tak, on takim jest człowiekiem. Natomiast przy Ukrainie naprawdę zachował się świetnie. On chodził do Fox News, tak, do prawicy, której nienawidzi, bo to jest naprawdę taki socjalista, lewak, tak?
i jednak przekonywał ich w tym Fox News, że trzeba wesprzeć Ukrainę, więc on, ja mu podziękowałem w tym wywiadzie za to, co on zrobił dla Ukrainy. Natomiast oglądając Superpower, oglądając jego film, a on jest nakręcony właśnie wtedy, kiedy ta wojna wybuchła, on pojechał z kamerami do Kijowa, kręcił mamy ten film. Mamy też polskie przejścia graniczne. Tak, tuż przed wybuchem wojny i tam go zastała, więc on później przeszedł właśnie przejście graniczne. Ale ten film pokazuje, jak wiele się zmieniło w ciągu od 2022 roku, tak? To znaczy od lutego, jak dużo się zmieniło, jak ten film jego jest nieaktualny. Nawet w kontekście tego, o czym Łukasz mówi, że sama sytuacja, sama percepcja Ukraińców się też trochę zmieniła, samego Zełenskiego. Ale co masz na myśli, powiedz, bo nie wszyscy widzieli ten film, powiedz, co masz na myśli, że tak sytuacja się zmieniła od 2022, od początku 2022 roku? O zmianie myślenia o Zełenskim, to jest ważne. O zmianie myślenia tak o Zełenskim. Jednak czyta okładka magazynu Time i ten artykuł dosyć mocny o nim, że on jest osamotniony coraz bardziej. Nie tak dawno, teraz przepraszam, zapomniałem nazwiska, ale w Plusie Minusie w Rzeczpospolitej był przecież wywiad z jego też byłym doradcą, tak? Z bardzo ważną osobą. Arestowiczem. Ale to nie jest poważna postać. Okej, ale jednak, jeżeli ten wywiad został wydrukowany w Plusie Minusie i on wszedł do tej debaty publicznej, to widać, że ten taki wymiar, który to Sean Penn w swoim filmie zawarł, taki pełen patosu, z jednoznacznie pozytywnym Zełenskim, który nie ma żadnych wad w zasadzie. Jest Putin, jest Zełenski, jest ten podział na dobro i na zło. To się kruszy i nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone, że z jednej strony Bernie Sanders czy cały The Squad, czyli Alexandra Ocasio-Cortez mówią nie powinniśmy tyle pieniędzy przeznaczać na Ukrainę, a z drugiej strony prawica to robi, która prawica amerykańska zachowuje się tak samo, jak zachowała się lewica w czasach wojny w Wietnamie. Tak? Amerykańska prawica dzisiaj, Tucker Carlson, oni zachowują tak samo albo jeszcze gorzej niż Kennedy latający do Moskwy w latach 80., kiedy Reagan toczył wojnę ostrą, czy Bernie Sanders latający wówczas do Moskwy, tak? Ale Biden jednak był z tego mainstreamu, z tego deep state. Ja mówię w pozytywnym sensie tego słowa, bo ja uważam, że deep state może nas uchronić przed trumpizmem. Ja jestem wielkim entuzjastą deep state. Więc Biden jest z tego deep state'u. Nie? Natomiast Bernie Sanders, no już nie. I w ogóle zauważcie, jak te sojusze niesamowicie przebiegały, jak wybuchła wojna. Z jednej strony Oliver Stone, reżyser Plutonu, mówimy o czasie apokalipsy, ale urodzony 4 lipca, Pluton, czyli Oliver Stone, bardzo lewicowy reżyser, który robił na klęczkach wywiad z Władimirem Putinem, zrobił dokument o nim. Z drugiej strony prawica amerykańska, ci, którzy nienawidzą Stone'a i Stone ich nienawidzi, tak? Tucker Carlson i Oliver Stone, no to jest dopiero sojusz. Ale wiesz co? Zełenski kojarzy się nam na pewno z wieloma filmami. W roku 2020 to był bohater bardzo hollywoodzki, prawie że jak z dawnych amerykańskich westernów, jak Szeryf z OK Corral, postacie grane przez Berta Lancastera, Kirka Douglasa, tych aktorów z mojej złotej ery, mniej z tej srebrnej, gdzie już oni byli tacy trochę czasami kontrowersyjni, prawda? Ale już w roku 2023 Zełenski staje się trochę bohaterem tych wielkich psychologicznych filmów o politykach, gdzie oni już nie są tymi wspaniałymi bojownikami, ale siedzą w zaciszu gabinetu, no Zełenski w bunkrze. To już nie jest Zełenski oddalony w tym kijowskim bunkrze przez takie łącze, jak my się w tej chwili łączymy, to już jest Zełenski przyjeżdżający z wizytami, naturalny, rzeczywisty, realny. Ci politycy i ludzie go widzą i widzą, że jest tylko człowiekiem, wyczerpuje się nam. Więc jesteśmy w tej chwili na etapie kina psychologicznego lat 70. Czy nastąpi kino rozliczeniowe? No zobaczymy. To w przyszłym roku jest decyzja ukraińskiego społeczeństwa, czy odbędą się wybory prezydenckie, czy nastąpi zmiana. Ale Zełenski i jego siła to jest siła bardzo jednoznacznych, czarno-białych, hollywoodzkich klisz. I w tej chwili on tą siłę traci, bo polityk z kina psychologicznego o polityce jest wprawdzie znacznie ciekawszy, ale już nie jesteśmy w stanie się po jego stronie opowiadać na tak lub nie. Znaczy, to też jest bardzo ciekawe, jak amerykańska popkultura w ogóle na to zareaguje, bo był taki moment w amerykańskiej popkulturze, znaczy
Hollywood zawsze się... Jest jeden bożek w Hollywood, to jest banał, tak? Ale jest jeden bożek pieniądze. W Hollywood i to są pieniądze, tak? Więc kiedy trzeba było w Hollywood cały czas, no troszeczkę mniej teraz, ale kiedy trzeba było być na kolanach przed Chińczykami, no to Amerykanie, Hollywood potrafiło cenzurować Mission Impossible, cenzurować Toma Cruise'a, tak? Cenzurować takie rzeczy, żeby na rynku chińskim sprzedać swój film. Przez chwilkę tak było też z Rosją. Ten rynek rosyjski nigdy nie był tak wielki jak rynek chiński, ale troszeczkę tak było, że Rosjanie przestali być tymi bad guys w kinie. Nawet w Bondach zauważcie, że Rosjanie przestali być bad guys. To się zmieniło trochę, kiedy Trump przyszedł do Białego Domu, ale nie dlatego, że Trump był wielkim rusofobem, bo nie był, ale dlatego, że Trump przypomniał to, o czym ty, Igor, mówiłeś, że przypomniał trochę ten taki sentyment po latach 80. Trump jest parodią Ronalda Reagana. Trump jest kimś, to jest takim, znaczy on mógłby być takim tworem właśnie Hollywood, który chciałby sparodiować Ronalda Reagana, nie? I on przypomniał te lata 80., więc te klisze bardzo dobrze wróciły. Dzisiaj Rosjanin w amerykańskiej popkulturze znów może być bad guy, dlatego że to też jest modne, żeby on był bad guy. Ale zobaczymy, jak długo to będzie jeszcze modne. Bo ja tutaj ostatnia rzecz, ja nie jestem przeciwnikiem ekipy George'a W. Busha. Ja nie jestem przeciwnikiem neokonserwatystów. Ja jako Polak, jako mieszkaniec tej części Europy, wolę mieć w Białym Domu Dicka Cheney'ego. Po prostu, tak? Jestem ale też miłośnikiem filmu Vice. Mhm. Tym prezydentem, który także bardzo mocno obecny jest w filmie, jest Richard Nixon. Mhm. Prawie zawsze jako bad guy, bo nawet Republikanie się go w pewnym momencie wyparli. Ale kiedy mamy parodię Reagana, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że filmowo czekamy jednak na parodię Nixona, bo parodia Nixona będzie jednak zdecydowanie lepsza w obecnych czasach, kiedy trzeba walczyć ze złym światem, niż parodia popkulturowej wersji Ronalda Reagana. Ale tej parodii nie będzie w przyszłym roku. Ale nie mówimy o Reaganie, Nixonie i Trumpie, tylko mówimy o Ukrainie teraz. Jeżeli wróćmy do samej wojny, do tego, co się dzieje na froncie, do Bachmutu, Awdijiwki. Bachmut to też się stał wielkim symbolem. Nie? Znacie utwór Forteca Bachmut, który zdobył nieprawdopodobną popularność. Jest rzeczywiście bardzo przejmujący. Myślę, że bardzo przemawia do wyobraźni nie tylko Ukraińców, ale też na całym świecie. I teraz, jak to będzie opisane? Albo jak to, do czego byście porównani? Ale czym innym przyjacielu jest, po pierwsze jest ogromna popkulturowa sfera, ja akurat się w niej orientuję, ty częściowo też, Łukasza zawsze do niej zachęcam, ale on też ma o tym coraz lepszą wiedzę, ogromna ukraińska sfera popkulturowa, która wymaga swojego opisania i która z powodów obiektywnych zaledwie w kilku procentach przesiąkła do nas, jest ogromna, to jest ogromna sfera, która buduje ukraiński patriotyzm już od wielu, wielu lat, bo to się zaczęło jeszcze przy poprzedniej odsłonie tej wojny od cyborgów z lotniska donieckiego, którzy stali się takim elementem popkulturowym, obrońcy tego lotniska międzynarodowego imienia Prokofiewa w Doniecku przez wiele miesięcy, o których zresztą powstał nawet ukraiński film. No, ale to też, to jest dokładnie tak jak Łukasz mówi, oni też mają pokolenie wychowane w ogromnej części, nie tak jak u nas, na anglosaskiej, amerykańskiej popkulturze. Te filmy, klisze kulturowe, które o tej wojnie są na Ukrainie przetwarzane, dowodzą tego, że to nie są jakieś stare postsowieckie kulturowe przyzwyczajenia, ale to są młodzi ludzie wychowani w mediach społecznościowych i na amerykańskiej kulturze. I ja myślę, że jeżeli oni zrobią film właśnie o sobie, o tej wojnie, ten film może odnieść większy sukces. To jest tak jak z takim gruziński film Shingishi. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Tak. To właśnie opowiadający o jednej z bitew na wsi pod Tbilisi. Film, który jest filmem gruzińskim, za gruzińskie pieniądze. On wygrał warszawski festiwal filmowy w Polsce 2019 rok. I to jest film, który w doskonały sposób pokazał bestialstwo Rosjan, to jak wyglądała też ta wojna. W przeciwieństwie do filmu, i to jest też taki zawsze ten taki szpila wielka, którą ja będę wbijał w te mocarstwowe wyobrażenia polskiej prawicy, że oto wynajmiemy hollywoodzkiego reżysera i on będzie opowiadał o naszej historii, tak jakby hollywoodzkiego reżysera w ogóle interesowała nasza historia. Zdarzają się tacy. No okej, no ale to chodzi o bardziej uniwersalny wymiar. To zrobili Gruzini kiedyś. Wynajęli Renego Harlina, czyli reżysera z Finlandii, który dobrze wie, czym są Rosjanie. On reżyserował Szklaną Pułapkę 2. Męża Izabeli Skorupko. Tak, wynajęli,
wynajęli Renego Harlina, obsadzili Andego Garcia w roli Saakaszwilego, obsadzili Vala Kilmera, Olgę Kurylenko wzięli do filmu i zrobili film o fotoreporterach wojennych, żeby pokazać światu, co Rosjanie zrobili w Gruzji. Pies z kulawą nogą tym filmem się nie zainteresował. Tak, a widzieliście ten film? To dobry jest? Tak, tak, Pięć dni wojny. Tam była kontrowersja u nas, prawica się burzyła, że wycięli Lecha Kaczyńskiego. Ja to widziałem. Pięć dni wojny, no. Tak, że wycięli Lecha Kaczyńskiego, tam jakiś egipski aktor go w ogóle grał. Ale ten film nie zrobił żadnego sukcesu, mimo tego, że były hollywoodzkie gwiazdy, nie pierwszej wielkości, bo to już Andy Garcia po swoich największych rolach, po Vincenzo Corleone, po Trzecim Ojcu Chrzestnym i w ogóle po latach 90. Natomiast zobaczcie, sami Gruzini nakręcili film ze swojej perspektywy, który odniósł sukces na świecie. I Ukraińcy to samo powinni zrobić. Pewnie, że Netflix nakręci swój serial pewnie o tym. Zobaczymy, kto Andrzeja Dudę zagra w ogóle. Albo samego Zełenskiego. Ale będzie kryzys w narodzie, jak nikt go nie zagra i nie będzie Andrzeja Dudy. No powiedzą, że Netflix znów tam zły i będą mówić, że tak. Ale ciekawe, kto zagra rzecznika polskiego MSZ-u. No Filip Seymour Hoffman już nie żyje niestety. I ja uważam, że mnie powinien zagrać oczywiście ten Bożec w La La Landzie, co grał. O, Ryan oczywiście, Gosling. Że tak, oczywiście, że tak, tak. Oczywiście, z Barbie, no tak. Pewnie ja jestem dzisiaj różowy, nie wiem dlaczego, więc Barbie idealnie tutaj pasuje. A ty, to mam nadzieję, że Łukasz Jaśnia się nie obraził, bo kiedyś ja wymyśliłem, że on wygląda jak Filip Seymour Hoffman, wybitny aktor amerykański, ale później Janusz Zaorski do niego powiedział, zobaczył Łukasza Jaśnia i mówi, o, Filip Seymour Hoffman idzie. Także wtedy Łukasz przestał być obrażony. Na... Filip Seymour Hoffman, ale... Żarty żartami, o Zeleńskim powstał bardzo wiele filmów, ale jest jedna rzecz, którą bardzo chciałem Igorze, Łukaszu zwrócić uwagę. W naszym myśleniu drastycznie zagubiła się już analiza rzeczywistości. Wołodymyr Zeleński jest już też głównie postacią popkulturową w myśleniu większości ludzi. Nie wiemy, jak bardzo w swoim własnym myśleniu stał się tą postacią. Pojawiające się w Polsce książki, ale też moje własne przemyślenia dowodzą tego, że on bardzo mocno się czuje jednak postacią historyczną, a wręcz wersją Mahatmy Gandhiego. Tak to troszeczkę jest. Nie dziwię się Wołodymyrowi Zeleńskiemu po dwóch latach wojny, że ma tego typu przemyślenia. To jest jednak człowiek, który wyszedł z kultury, a nie ze świata polityki. Natomiast w wypadku wojny na Ukrainie, ten rok, który się nam zdarzy, i wiem, że znowu mówię o roku 2024, a nie 2023, będzie tym rokiem, który ostatecznie napisze historię tej wojny, bo on może być powrotem do roku 2022, ale też może być ciągiem dalszym problemów z przedawaniem jej Zachodowi z roku 2023, bo ta wojna znika z naszych radarów. No niestety, to raczej będzie, to obawiam się, że to, większe szanse są na to drugie rozwiązanie, ale o tym nie rozmawiałem, bo o tym, co się dzieje na wojnie, rozmawiam w każdym, znaczy nie w każdym, ale w bardzo wielu moich rozmowach. Dużo generał, to prawda. To prawda. Spróbujmy podsumować ten rok, tak, jakąś puentę znaleźć dla tego roku. Co najlepiej go opowiada? Bo jeszcze jest Izrael przecież. Izrael to jest akurat bardzo stabilna sytuacja i w tym roku wszedł na ekrany, notabene umarł też Henry Kissinger, Pan Bóg istnieje, film pod tytułem Golda o Goldzie Meir granej przez Helen Mirren, premier Izraela w okresie wojny Jom Kippur. To jest bardzo skojarzeniowe, bo ta wojna, która miała miejsce teraz, zbrodnie Hamasu, miała miejsce w 50. rocznicę tamtej wojny. I w wypadku Izraela w dalszym ciągu można użyć filmów sprzed 50 lat do opisania tej sytuacji. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest jednym z najlepiej popkulturowo opisanych konfliktów istniejących na świecie i tutaj właściwie nic nowego nie wniesiemy. Ale jedna rzecz się bardzo zmieniła, że jednak widzimy, czym jest ta, no jednak lewicowa rewolucja na amerykańskich uczelniach i to, że widzimy antysemitów przebranych w strój antysyjonizmu. Ja teraz nie mówię o tym wszystkim. To się zaczyna powoli zdarzać. Tak, niestety ale, w Polsce też. Tak, ale co się dokładnie dzieje i nie będę teraz wchodził w sam, kto więcej bomb spuszcza. Znaczy, są ludzie na ulicach amerykańskich miast, na amerykańskich uczelniach, którzy odmawiają Izraelowi prawa do istnienia. Znaczy, mówią, że Izrael nie powinien być w tamtym miejscu, w którym jest. W ogóle. Znaczy, do tego doszliśmy, że Żydzi znów są prześladowani na świecie, mogą być prześladowani, znakuje się żydowskie sklepy. Bo lewica, tym razem lewica, wychowała sobie takich antysemitów, którzy wcześniej latali w koszulkach z Che Guevarą, a dzisiaj latają w koszulkach z Free Palestine. To jest w ogóle, to też jest odjazd, który pokazuje, jak bardzo ludzie są albo nieświadomi, albo głupi, bo kiedy ja widzę jakieś flagi LGBT for Palestine,
Czyli na przykład mamy środowiska LGBT, które mówią, my jesteśmy za Hamasem, nie za Izraelem. Izrael ma parady równości w Tel Awiwie. Ja nie wiem, czy w Izraelu są związki partnerskie, czy w ogóle małżeństwa homoseksualne zalegalizowane. Natomiast, pewnie są. No właśnie. Ale natomiast jako LGBT nie jestem za Free Palestine, to tutaj mogę, jako jedyny tu obecny przedstawiciel społeczności LGBT, proszę, żeby jednak pozwolić mi tutaj coś powiedzieć. Natomiast Łukaszem, w pełni się zgadzając, popkulturowo ta wojna w Izraelu nie była ważnym elementem, ale pokazuje nam bardzo wiele problemów, przed którymi elity staną. To znaczy ogromny problem lewicowego antysemityzmu w kręgach intelektualnych. I to jest rzecz, która będzie miała wpływ, bo będzie też wpływała na filmy, które o tej wojnie powstaną. Natomiast ja nie jestem w stanie go, że skoro przechodzimy do podsumowania, podać jednego filmu, z którym bym się rok 2023 kojarzył tak w pełni, ale wrócę do tego, co było na początku, bo koniec zawsze jest trochę taki jak początek. Był taki film Generał Bastera Keatona, gdzie on ścigał się z różnymi jako południowiec unionistami, Lokomotywa tam sobie jeździła, tu zawalał się most, tu się coś działo i w ogóle Polska i świat roku 2023 przypominałby mi to wszystko, gdyby nie to, że na końcu ten jednak film stanie się kolorowy i zacznie tutaj płynąć krew. A ja mam jeden film, słuchajcie, który wszedł u nas w styczniu 2023 roku na ekrany, choć to jest film z 2022, miał premierę w grudniu, czy listopadzie, czyli z tamtego sezonu. Duchy i Nisherin, to w ogóle będzie film na mojej liście numer drugi, jeszcze nie wiem, czy Scorsese, najlepszy jego najnowszy... Najlepszy film 2023 tak. roku. Nie Jaki wiem, tytuł? Duchy i Nisherin. I teraz nie wiem, czy to będzie mój numer jeden, czy czas Krwawego Księżyca Martina Scorsese'ego, ale dlaczego ten film? Martin McDonagh, który jest dramaturgiem, który jest wybitnym irlandzkim reżyserem, który dał nam bardzo wiele, naprawdę, no, 3 billboardy za Ebbing w Missouri, między innymi 7 psychopatów, In Bruges, pod kretyńskim w Polsce tytułem Najpierw zwiedzaj, później strzelaj. Natomiast on w Duchach i Nisherin opisał irlandzką duszę. To jest film o dwóch przyjaciołach, sąsiadach, Colin Farrell. Tak, i Brendan Gleeson, którzy i w pewnym momencie jeden z tych sąsiadów, znaczy jeden z tych przyjaciół mówi, ja już nie chcę się z tobą przyjaźnić. I ten drugi nie wie, dlaczego on się nie chce z nim przyjaźnić. On mówi, ja po prostu nie chcę. Żyją na małej wysepce gdzieś tam w Irlandii. W tym czasie trwa wojna, to jest początek XX wieku, więc gdzieś Ira, tak? To 1900, tak, zaczyna ten, gdzieś słyszą tylko te wystrzały. I to jest, i to wszystko dzieje się, często jest ujęcie z Maryi gdzieś tam stojącej na górze, czy krzyża stojącego, wszystko jest za odwróconym krzyżem. To jest film, który opisuje duszę irlandzką, ale to jest film, który opisuje duszę polską. Ciągłej wojny, ciągłej nienawiści do sąsiada i tak naprawdę wojny, która nie wiadomo już o co jest, bo oni już nie pamiętają. Tylko, że Łukasz, na końcu tam jeden z bohaterów obcina sobie na różne części ciała, leje się krew, a na końcu i tak jak ta krew się poleje, siadają razem i ta przyjaźń wraca. No właśnie, właśnie moim zdaniem ona nie wraca, ta przyjaźń, ale najlepsza krew tego filmu, znaczy najlepsza postać tego filmu, kobieca, ona w końcu porzuca tą Irlandię i wyjeżdża, bo uznaje, że nie może wytrzymać, tak? I ja zadałem to pytanie operatorowi tego filmu, Benowi Davisowi na festiwalu Camerini rok temu, o tą irlandzkość i polskość. I on mi powiedział, że Martin McDonagh wie, że dusza irlandzka i polska jest bardzo podobna do siebie. I on wie, że dlatego tak bardzo Polacy kochają jego kino i jego dramaty też, bo on jest dramaturgiem, więc jego sztuki teatralne były w Polsce wystawiane. I to jest film, który idealnie opisuje Polskę. Jak patrzymy na to, co się dzieje na Woronicze, ale na te wszystkie okupowanie tak budynków, na to, co się dzisiaj dzieje, to Duchy i Nisherin doskonale opisują konflikt, o którym nie wiemy, o co walczymy. Ale może nie obcinajmy sobie palców, bo się mogą jeszcze przydać, tak jak w Duchach Nisherin. Nie róbmy tego, nie róbmy tego. Panowie, postawmy tu kropkę. Ja rozumiem, że nie macie jeszcze pomysłu na tytuł tego cyklu, to może poprosimy naszych widzów i widzki, słuchaczy i słuchaczek, słuchaczki i słuchaczy. Boże, ja nie lubię tych feminitywów. Szanuję bardzo panie. Zrzęszczenia to się nazywa po polsku. Zrzęszczenia. Zrzęszczenia. Nie lubię tego, szanuję bardzo kobiety, ale język nie powinien być tak gimnastykowany mocno. Dobrze, jeśli państwo macie jakieś pomysły na tytuł dla tego
cyklu tych dwóch dżentelmenów, to wpiszcie w komentarzach, przyślijcie, czy oni wezmą to pod uwagę, czy nie, tego nie wiem, ale komisja zasiądzie i będzie obradować, a od stycznia, proszę państwa, Łukasz Adamski, Łukasz Jasina, dwóch fryków, będzie opowiadać o rzeczywistości naszej, o kulturze. Łukasz ma coś z palcem, potem będzie się w procesach sądowych wypierał tego, że to pokazywał. Odwołuje się też do pewnych scen z naszego życia politycznego. I naszej sympatycznej koleżanki, która była wtedy posłanką. Tak. Łukaszowie, tak się mówi. Dziękuję wam bardzo. Łukaszowie, dzięki serdeczne. Cieszę się, że wchodzicie do Układu Otwartego. Proszę państwa, od stycznia, te programy będą mieć jedną zaletę, jak mówię, nie będę im przeszkadzał. Więc jak będzie świetnie, to moja zasługa, że ich zaprosiłem. Jak będzie fatalnie, to wszystko przez nich. Oczywiście, dzięki wielkie. Tak. Pięknej resztki świąt. Do nowego roku. I nowego, tak jest. Drugi dzień świąt już jesteśmy, proszę państwa. Kończy się cała laba. Szczęśliwego nowego roku, pięknego Sylwestra, a po nowym roku Łukasz Adamski, Łukasz Jasina w Układzie Otwartym. Dzięki wam serdeczne. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Właściwie już podziękowaliśmy, pożyczyliśmy. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszam od stycznia na rozmowy moich kolegów. Do zobaczenia, do usłyszenia. We'll be right back.